Hej wszyscy, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. To co widzicie na swoim ekranach, to jest moje kolejne podejście do pokonania króla, spalonego króla kości słoniowej. A niestety tutaj to nie jest w tym, nie nagrywam to tylko dlatego, że znowu się skoncentrowałem na walce i bo była taka ciężka czy coś. Nie. Akurat w tym przypadku to nie. To był akurat. Ta sytuacja to jest spowodowana moją głupotą, ponieważ nie wcisnąłem przycisku nagrywania podczas walki z królem, której go pokonałem. Wszystkie inne nagrałem, których było 4. Przy piątym razie mi się udało. Ale nie nagrałem tego. Więc zostało mi tylko wytłumaczyć tutaj teraz, w tym momencie, kiedy to jest nagranie po raz kolejny, z tego prostego względu, że wykorzystałem żar ascezy, który trzeba spalić przy naszym ognisku w opcji spal. To nam cofa całą tam akcję z bossami, bossowie wracają do życia, większość NPC-tów, które były po drodze, też się przywraca, nie, chyba wszystkie się przywracają jakoś tak w tym stylu. Więc można farmić na jakiś tam konkretny, jeżeli jest jeden konkretny koleś, który daje bardzo rzadki przedmiot, to możecie się bawić w to i po prostu farmić na nim ile chcecie, tylko musicie za każdym razem wracać do ogniska i do niego i z powrotem i wtedy tak. No ale dobra, wracając do samej walki, czemu akurat 5 podejść było, to jest najbardziej prosta rzecz, ponieważ popełniłem jeden ważny błąd, na którym po prostu się normalnie cały czas zahaczałem. To było to, że podczas pierwszej fazy zadanie nasze jest bardzo proste. Mamy walczyć z osmolonymi rycerzami króla i czekać na to, aż nasi towarzysze pójdą, poświęcą się zamrożom lustra, z których oni wychodzą, a potem się po zabiciu ostatniego z nich pojawi się król i z nim będziemy walczyć. Ale niestety popełniałem taki dość poważny błąd, kiedy zostawało mi ich dwóch i zostało ostatnie lustro, to zabijałem za wcześnie tego ostatniego jednego przeciwnika, co powodowało, że jeżeli się go zabiło za wcześnie, nasz towarzysz nie robił akcji z kamikaze mrozu, że zamrażał lustro, tylko po prostu stał jak ten tłuk i czekał, aż coś wyjdzie z lustra, więc w tym momencie, jak już zabiliśmy ostatniego przeciwnika, zanim ten jeszcze wyszedł z lustra, to już oczywiście król się pojawił i jednocześnie tłuk nas. Jak nie tłuk on nas, to tłuk tamten, co wyszedł z lustra, bo tamten jeszcze potrzebuje czasu, żeby w ogóle wykorzystać tą całą magię, która pozwoli mu na zamrożenie lustra i po prostu na łeb można było dostać deliry. Kiedy już postanowiłem trochę wolniej to robić, no na pewno zobaczycie to, bo nie wiem, czy to teraz będzie, w tym momencie się już widzicie to, czy jeszcze nie, ale ja pewnie widzieliście to, pewnie zobaczycie lub widzieliście już to, że postanowiłem w ogóle nie atakować ostatniego gościa, tylko poczekać, aż tamten nasz pójdzie, zamrozi lustro, że wszystkie lustra będą zamrożone, wtedy go zabiłem i wtedy pojawiły się brama tego chaosu starego i z niej wyszedł król. Co dawało mi też trochę czasu, żeby przy użyciu cudów, bo to tylko na cuda jakoś tylko działają, ale cudy pozwalały na przywrócić trochę życia do naszego towarzysza, których SI nie jest genialne, ale jest trochę pomocne, ponieważ odwraca uwagę króla od nas i po prostu możemy tłuc króla, a on będzie się koncentrować na tamtych. Ale jeżeli chodzi o pierwszą fazę, to oni czasami nawet popełniali takie błędy, że po prostu podbiegali pod już zamrożone lustro i tam czali. Nie wiem na co, nie pomagali mi. Często się zdarzało, że było na mnie czterech, bo wygenerowało trochę więcej postaci już z innego lustra. I się kończyło na tym, że czasami umierałem. Dlatego też były 4 podejścia. I piąte udało mi się zrobić. I jak już się udało, to otrzymaliśmy oczywiście ostatnią koronę. I jak już wróciliśmy z powrotem, ponieważ nie chodziło o to, żeby skoczyć tam dalej w przepaść, tylko chodziło o to, żeby wrócić do takiego słupu światła, pewnie już widzieliście albo zobaczycie. I
tam się cofnąć, pogadać z małą. Mała nam opowiedziała historię swojego życia, jak to powstała z jako odłamek mroku. Miała nadzieję, że się rozpadnie, ale niestety powstała. Ale dzięki szczęściu spotkała właśnie króla z kości słoniowej, który ją przygarnął, zadbał o nią i opiekował się nią. Bał się jej, ale jednocześnie dbał o nią, żeby nie stała się zła. Czyli no to też dość ciekawa i przyjemna opowieść co do samej opowieści o tej małej. Według mnie chyba najbardziej ciekawym królem był król z kości słoniowej. No tego już teraz nie zobaczycie, ponieważ jak już użyłem tego żaru, to wszystko się tylko bossowie się cofają. Dobra, to wracamy do przyszłości i jedziemy dalej. Dobra, to jeszcze przeczytam całą opis duszy króla. Prawdopodobnie ja z przyszłości wam już wytłumaczył, co się stało i czemu to się stało. A, dusza króla z kości słoniowej jest nieco bardziej większa. Dobra. Dusza króla kości słoniowej. Dusza króla kości słoniowej z Eleum Linz. Dumny król kości słoniowej zawsze był łaskawy, całkowicie poświęcił się obronie swego wspaniałego kraju, dopóki nie został pochłonięty przez ogień chaosu. No hej, witajcie po raz kolejny. Tak widzicie, wróciłem do Wendryka. Nie, ale też zapomniałem wspomnieć, że czasami pod koniec, że to może być już czasami ostatni odcinek z tej serii, chociaż nie, bardziej mi się wydaje, że to będzie bardziej przedostatni odcinek, ponieważ zostało nam jeszcze zaledwie trochę rzeczy do zrobienia. Tak naprawdę. Grę już praktycznie przeszliśmy. Muszę jeszcze spróbować tylko jedną rzecz, o której powiem pod sam koniec, albo po spotkaniu z Wendrykiem, zobaczymy jak to będzie. Witam. Seeker of fire, deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns and your own answers. The crowns hold the strength of lords from times long past. Seek adversity. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. No, nadal każą nam znaleźć korony, no ale wszystkie korony mam przy sobie, jedną z nich przynajmniej mam. Ostatnią, którą żeśmy zrobili, czyli koronę króla kości słoniowej, o której całkowicie zapomniałem. Pamiętałem o przeczytaniu jego duszy, ale o przeczytaniu samej korony zapomniałem całkowicie. A więc korona króla kości słoniowej. Korona króla kości słoniowej, który niegdyś rządził tą krainą. Daleko na północ król zniósł wielką katedrę, by zgładzić rozszalałe płomienie. Gdy jednak wyczuł postępujący upadek swojej duszy, odszedł bez słowa, zostawiwszy wszystko Alsanie, czyli naszej małej niewinnej duszyczce, albo raczej elementowi ciemności, mroku, albo chaosu, jak to woli, która nieświadomie znalazła swe miejsce u jego boku. No i o tym nam powiedziała ona sama. Ja akurat teraz mam tylko jego to koronę, oczywiście można... We are feeble vessels with feebler souls. We would cast aside the prop of life only to face greater hardship. Are you another such fool or something more? I fail to see your design, young moth. But I see very little these days. No, niestety tutaj już na to wychodzi, że król nam nic takiego nie powie ciekawego. Ale ja sam trochę poczytałem też
pod sam koniec tego. Wcześniej nie zasiadałem dość do lektur, które dotyczyły cokolwiek Dark Souls'a, ale dowiedziałem się też, że Wendryk jest również pobocznym bossem, za którego możemy... z którym jest dość ciekawy myk, ale żeby dowiedzieć się o tym myku, trzeba go pokonać. Tak widzicie, cały czas chodzi z tym mieczem, nie reaguje na nas ani trochę, ale jeżeli go zaatakujemy, to automatycznie zaczyna nas atakować też. No widzicie, możemy go namierzyć i zaatakować. Wtedy się walka zaczyna na dobre i tak dalej. Więc w sumie on, pokonanie jego jest jeszcze również jednym elementem dotyczącym przyszłej funkcji, przyszłej rzeczy, którą chcę wam pokazać również i wytłumaczyć, ale najpierw zajmiemy się właśnie tą sprawą dotyczącą Wendryka, ponieważ nie mogę... Gra jest niestety zrobiona tak, że mogę przejść, nie zabijając go, ale żeby odblokować dodatkową rzecz, muszę zapewnić jeszcze parę dodatkowych elementów, które są... nie są trudne, ale są wymagane, ponieważ jedną z nich jest właśnie zabicie króla Wendryka w jego formie duszy. Nie wiem, czy można później wracać do jego przeszłości i ten, ale w sumie już chyba nam wszystko powiedział, co chciał. No to nie przedłużając.